Tramwaj, kierunek Gagarina. Witam Was tutaj, cześć, Sąż i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Tramwaj, kierunek Gagarina. Ponownie się widzimy tutaj, z tym, że dzisiaj dokładnie Wam pokażę, jak wygląda ta inwestycja, bo tutaj dużo się dzieje, dużo zmierza już ku końcowi, jeżeli chodzi o samą inwestycję tramwajową. Natomiast ulice, no, tutaj jeszcze trochę jest do zrobienia. Zaczynając od tego miejsca, gdzie właśnie teraz patrzymy. Samo skrzyżowanie z ulicą Czerniakowską jest jeszcze mocno, no, niegotowe, tak? Widać, że są miejsca, gdzie muszą być zrealizowane jeszcze wszystkie przejazdy rowerowe. Nie ma ani tam asfaltu, ani jeszcze w niektórych miejscach nawet krawężników. Zwłaszcza na tym narożniku, który teraz widzimy, czyli to jest narożnik północno-zachodni. Tu jeszcze trochę tych prac będzie musiało być zrealizowanych. Stara tymczasowa organizacja ruchu musi być całkowicie usunięta. No i wszędzie muszą powstać nowe przejazdy rowerowe. Więc to jest jeden z elementów, który faktycznie jest jeszcze realizowany. Ale sądzę, że raczej nie będzie tutaj większych problemów i jak ta inwestycja ma się zakończyć, tak mniej więcej jakieś około 3 miesiące, to raczej tutaj taka właśnie sytuacja będzie miała miejsce, że te prace najprawdopodobniej w kolejnym filmie za 2 miesiące już będą mniej więcej zakończone. Natomiast aktualnie już ruch na Gagarina odbywa się po dwóch jezdniach, przynajmniej na większości trasy. Tramwaje oczywiście cały czas nie jeżdżą, ale samochody i autobusy mogą już jeździć faktycznie po dwóch jezdniach, po dwa pasy zazwyczaj w każdym kierunku. A po środku są tory tramwajowe z przystankiem tramwajowym tutaj krańcowym. Tak jak mówiłem to wcześniej, to nie jest taka typowa pętla, to jest terminal krańcowy. Przystanek tramwajowy jako pierwszy w Warszawie znajduje się pomiędzy torami. Oznacza to tylko i wyłącznie, że tylko i wyłącznie mogą tu dojechać tramwaje dwukierunkowe, bo mogą otwierać drzwi z jednej i z drugiej strony i nie potrzebują pętli, czyli miejsca, gdzie mogą zawrócić. Jak widzicie też, wiaty nie są dwukierunkowe. Wiaty są albo na jedną stronę przystanku, albo na drugą. Co ciekawe, też zwróćcie uwagę, że tutaj są faktycznie już słupki na system informacji pasażerskiej, czyli te wyświetlacze, za ile odjeżdża tramwaj, ale są dwa. Jeden na jeden przystanek tramwajowy, drugi na drugi. Chyba że chodzi o to, aby po prostu te słupki były jeden na jednej stronie przystanku, drugi na drugiej stronie przystanku, w sensie na początku i na końcu. To według mnie miałoby więcej sensu, bo stawienie dwóch przystanków na dwa osobne przystanki po jednej, po drugiej stronie trochę według mnie się mija z celem. Choć wiem, że planowane jest, aby tutaj do tego krańca jeździły najprawdopodobniej na początku nawet dwie linie tramwajowe. Owszem, one nie będą jeździć jakoś strasznie często, no bo terminal krańcowy raczej nie daje tutaj dużej przepustowości, ale jest planowane, aby faktycznie tutaj jeździły nawet dwie linie tramwajowe. Więcej nie da się, znaczy no dało się, tak, na PKP Wola Wolska mieliśmy okazję zobaczyć, że da się nawet wcisnąć trzy linie tramwajowe z cmentarnymi, no ale może nie róbmy takich tutaj drastycznych sytuacji. Na dalszym odcinku, już przelatując te poprzednie skrzyżowanie, możemy zobaczyć, że właściwie prace już są faktycznie bardziej ukończone. Przystanki autobusowe docelowe już są aktualnie wykorzystywane, choć jeszcze oczywiście w ramach tymczasowej organizacji ruchu. Drogi rowerowe mniej więcej mają już prawie wszędzie nawet docelową warstwę asfaltu na tym odcinku. No tutaj już gorzej, tu nie mają jeszcze w ogóle asfaltu po tej stronie, ale jest już faktycznie wylot w tą stronę w ulicę Boczną, więc faktycznie możliwość tutaj już wjazdu i wyjazdu jest zrealizowana. Przejścia dla pieszych też już funkcjonują, działają, sygnalizacja świetna zazwyczaj działa, chociaż jak miałem okazję tutaj być, to niestety ta najbardziej niebezpieczna niestety nie działała. I nie mówię o skrzyżowaniu z ulicą Czerniakowską, tylko tam, gdzie się faktycznie jezdnie łączą z dwóch jezdni w jedną przechodzą, zresztą za chwilę zobaczycie. I tutaj, no inaczej, jak ktoś chce zobaczyć, gdzie może być jakiś być zrealizowany i wydarzyć się wypadek, no to chyba jest idealne miejsce. Przystanek Sielecka, który tutaj będzie się znajdować tramwajowy. No tu po prostu jest istny generator wypadków. W sensie samochody jedąc prosto daje w kierunku spacerowej i skręcają w lewo. Ten autobus, taki teraz właśnie przyjechał, on twierdzi, że ma swoje pierwszeństwo. Samochód jedąc skręcający w lewo też myśli, że ma swoje pierwszeństwo i samochody nawzajem siebie wjeżdżają. Miałem okazję zobaczyć nawet awaryjne hamowanie dwóch taksówek, które już jechały na siebie, chociaż ostatecznie nikt faktycznie tutaj w siebie nie wjechał. No ale jak widzicie, jest to dosyć ciekawe skrzyżowanie. No aktualnie jest tutaj bardzo trudna sytuacja, jeżeli chodzi o tą organizację ruchu. No i jak nie działają światła, to już jest w ogóle dramatycznie. Na dalszym odcinku oczywiście środowisko tramwajowe jest całkowicie gotowe, już jest nawet zazielenione. Jest też oczywiście wszędzie już rozwieszona sieć trakcyjna, a z boku, no widać głównie, że trwają prace przy drogach rowerowych, które są jeszcze aktualnie jakkolwiek nieprzejezdne, co według mnie na minus, bo to powinno być zrealizowane. W teorii to jest najmniejszy element tej inwestycji.
można byłoby też szybciej zrobić. To też przy okazji ciekawostka, że z boku po prawej stronie możecie zobaczyć, że ta droga rowerowa ma specjalną nawierzchnię w związku z tym, że to jest, się znajduje obok łazienek królewskiej, więc trochę jest tam inaczej zrealizowane. Z kolei tutaj na spacerowej, no przystanki autobusowe w kierunku Czerniakowskiej jest tragicznie skomunikowany. To jest jedyne słowo, które może to opisać, bo wejście jest od tej strony, od tego przejścia dla pieszych, a nie od samego skrzyżowania, więc jako węzeł komunikacyjny to już właściwie się nie liczy. Natomiast w tym miejscu no, kończą się tory, tak? Tutaj dokładnie widać, gdzie się kończy inwestycja realizowana przez jednego wykonawcę w ramach tramwaju na Gagarina i gdzie jest realizowana inwestycja tramwaju do Wilnowa w ramach drugiego wykonawcy. Więc to jest całkiem ładnie tutaj zarysowane. Dlatego też tutaj się kończy tymczasowo sieć trakcyjna. To jest taka zrealizowana tutaj tymczasowa sekcja, żeby po prostu można było już rozwiesić tą sieć trakcyjną i żeby to mogło jakkolwiek funkcjonować. Więc to w teorii tutaj już jakoś funkcjonuje. Natomiast tutaj z kolei patrząc od drugiej strony możemy zobaczyć coś niesamowitego. Nowy typ sygnalizacji świetnej po prawej stronie do tramwajów. Oczywiście po prostu, no wiecie, tam to jest ograniczenie po prostu oświetlenia i jeszcze nie ma tych naklejek tutaj przyklejonych, aby po prostu były zdjęte, bo z tego co widziałem, na żadnym ze świateł na tramwajów to dobrze nie funkcjonowało. No i tutaj oczywiście dalej, przystanek tramwajowy, tutaj ten Sielecki z kolei trochę został rozkopany, głównie dlatego, że tymczasowe przejście do przystanku autobusowego zostało też wytyczone, no i brakuje jeszcze jednego krawężnika na sam koniec. No a zielone torowisko jest mniej więcej już wszędzie zrealizowane, tam gdzie miało być, tam de facto już właściwie jest. Te autobusy przejeżdżają prosto, no bo tak jak powiedziałem już w poprzednim filmie przed świętami, ulica Spacerowa i ulica Goworka są aktualnie przejezdne nie tylko i wyłącznie dla autobusów, ale również dla samochodów i przejazd w Gagarina jest teraz bezpośredni, prosty, co jest dużym plusem. Tramwaje tutaj z kolei kiedy się pojawią? No, jeszcze sobie chwilę poczekamy. A konkretniej tak, aktualny termin realizacji tej inwestycji, przez to, że został opóźniony, bo tramwaj do Wilanowa się trochę tam opóźnił i no, na Spacerowej nie ma nawet szyn, więc de facto trzeba będzie trochę jeszcze poczekać, zanim faktycznie tam tramwaje pojadą. To tak, termin realizacji to jest, termin zakończenia to jest wiosna 2024, więc de facto nam to daje rozrzut od 3 miesięcy do 6 miesięcy jeszcze od najbliższego czasu, więc no zobaczymy. Ja tak spodziewam się, że ta inwestycja powinna być gotowa mniej więcej za 3-4 miesiące, jeżeli chodzi o Spacerową. Oczywiście dużo zależy od wykonawcy, który realizuje tramwaj do Wilanowa, ale zobaczymy, czy faktycznie mi się uda tam to w końcu zakończyć. Przydałoby się, no bo tamto opóźnienie jest głównie tym spowodowane, bo sam tramwaj na Gagarina, domyślam się, że gdyby się spieli, byłby już teraz całkowicie gotowy z wszystkimi aspektami, no ale prawdopodobnie jest tak, że po prostu spowolnili trochę, aby nie było widać, że tam nie ma torów i dlatego to wszystko stoi i nie jest gotowe. A jak wszędzie trwają prace jeszcze jakieś budowlane, to wygląda to dużo, dużo lepiej dla osoby postronnej. Widać po prostu, że coś się jeszcze dzieje na budowie i dlatego tutaj tramwaje nie jeżdżą. Co ważne jeszcze i o czym trzeba pamiętać, to jest to, że ten odcinek tramwajowy, tramwaju na Gagarina, będzie zasilany z nowej podstacji trakcyjnej, która będzie zlokalizowana przy ulicy Spacerowej i to też oznacza, że jeżeli nie będzie tej podstacji gotowej, no to tramwaj tutaj nawet jeżeli by się wstawiło na tory, to nie pojadą, bo po prostu nie będzie prądu, tak? I chyba to wszystko wyjaśnia, jak wygląda tutaj ta sytuacja. Tymczasem to byłoby na tyle z tego filmu. Jeśli materiał wam się podobał, to zostawcie łapę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Jutro jeszcze powinien się pojawić film z STP Karolin. Powinien się też pojawić film w końcu jakiś z Gdyni. No i oczywiście dużo więcej kolejnych, jeszcze bardziej odjechanych filmów, jak mniejsza z tym, właśnie o tym. Warszawa Zachodnia, Zajezdnia, Nopol, Zakopane FPV, mnóstwo przelotów i ostatni kolejny film z Gdyni, jeszcze jakiś przelot z Gdyni. Nie wiem, kiedy ja wam to wszystko publikuję, ale chyba nie muszę wam mówić, że to wszystko się nie pojawi do końca tego roku, no bo czas nam się kończy. Czas de facto już właściwie się skończył, bo zostały 2 dni do końca 2023 roku i na te 2 dni mam zaplanowane prawdopodobnie od 6 do 8 filmów. Więc na spokojnie, Sylwester za Wiznoszem będzie całkiem ciekawy, a film z Warszawy Zachodniej pojawi się de facto prawie że w Sylwestra, bo pewnie koło godziny 20 w niedzielę dopiero się pojawi, bo w niedzielę dopiero będę mógł to nagrać, jakoś mniej więcej po południu, bo wtedy uspokoi się wiatr i będzie ładna pogoda. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. No i co ja mogę powiedzieć, zachęcam do zostania patronami Wiznosza, dzięki temu możecie zobaczyć niektóre filmy przedpremierowo, jak i również zobaczyć ciekawe filmy za kulisami i też wspomagacie moją realizację wszystkich filmów Patronite / Wiznosz. Tymczasem do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale.
Kolejny film z tramwaju na Gagarina powinien się pojawić za 2 miesiące, a tramwaj kierunek Kasprzaka pojawi się na początku stycznia, bo wiemy już teraz, że nie uda im się tego oddać do użytku w pierwszej połowie stycznia. Tymczasem do zobaczenia. Cześć!